Tytuł kursu. Zasady postępowania administracyjnego w zawodzie technik administracji. Moduł. Pisma w postępowaniu administracyjnym. Temat. Wizyta u radcy prawnego. Decyzja a postanowienie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę panu pomóc? Z jaką sprawą przyszedł pan do mnie? W języku potocznym słów postanowienie, decyzja i orzeczenie można używać praktycznie jako synonimów. Jednakże zdaję sobie sprawę, że w języku prawniczym istnieją różnice między tymi terminami. Czy ktoś mógłby nakreślić tę różnicę? Oczywiście. Proszę usiąść. Zaraz wyjaśnię panu różnicę między tymi aktami administracyjnymi, ale najpierw powiem, co to są postanowienia i decyzje. Wśród postanowień dotyczących czynności procesowych wyróżniamy postanowienia stricte procesowe, na przykład co do dowodów, są wydawane z zachowaniem pełnych wymagań formy. Wtedy, gdy służy od nich zażalenie, doręcza się je na piśmie z uzasadnieniem, z pouczeniem o środkach zaskarżenia. Postanowienia procesowe wpływające na dalszy bieg postępowania, na przykład o przywróceniu terminu. Mogą one być zaskarżane z zażaleniem oraz do sądu administracyjnego. Muszą być one wydawane z zachowaniem pełnych wymagań formy. Natomiast decyzja administracyjna to podstawowa forma rozstrzygnięć organów administracji. Akt rozstrzygający władczo. Jest to jednostronne rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach konkretnej osoby w indywidualnej sprawie. Rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub części. Adresatem decyzji jest zawsze strona postępowania. Decyzja co do zasady powinna mieć formę pisemną. Podstawowe różnice pomiędzy postanowieniem a decyzją to przedmiot rozstrzygnięcia. Decyzja kończy sprawę, rozstrzygając ją co do istoty, albo kończy sprawę w danej instancji przez umorzenie bezprzedmiotowego postępowania. Natomiast przedmiotem postanowienia są kwestie proceduralne, pojawiające się w toku rozstrzygania sprawy. Kolejną różnicą jest podstawa prawna. Podstawą prawną decyzji w sprawach administracyjnych rozstrzygającą sprawę co do istoty są przepisy materialne prawa administracyjnego. Podstawą prawną postanowienia w sprawach administracyjnych mogą być tylko przepisy proceduralne, a więc przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Następna różnica to krąg adresatów. Adresatem decyzji może być tylko strona. Natomiast adresatem postanowienia mogą być oprócz strony inni uczestnicy postępowania, np. świadek czy biegły. Termin i sposób zaskarżenia dla decyzji odwołanie w ciągu 14 dni, dla postanowień zażalenie w ciągu 7 dni. Panie mecenasie, dowiedziałem się, jaka jest różnica między decyzją administracyjną a postanowieniem oraz co to jest decyzja i postanowienie. Cieszę się, że mogłem panu pomóc. Proszę pamiętać, że od jednej, jak i od drugiej formy rozstrzygnięcia służy odwołanie. W przypadku, kiedy pan nie zgadza się z rozstrzygnięciem organu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.